Chcesz herbatę? No to herbatę. Dobra. Co ty tu masz za? To jest cały wniosek na... Na... Własny biznes. O którym ci mówiłam. To słucham. Wiesz, ile dają? No. Prawie 100 tysięcy. 93 tysiące. Teraz jakie haczyki są w tym wszystkim? Powiedziałaś, jakie są właśnie haczyki? Właśnie, że nie ma. Nie mam, to też ty tak troszkę... Tylko jedynym haczykiem jest to, że musisz tą działalność prowadzić 2 lata. Tylko to, tak? To jest jedyny haczyk. A tak żadnych? Nie. Więc no... No fajna opcja. Nie widzisz tego? A ty trzeba mieć pomysł, bo to nie sztuka, że ktoś powie, że weźmie pieniądze, ale trzeba mieć... No, no generalnie na ten mój pomysł powiedziała, że bardzo fajny. No to mów, z czym to się je? A jak to szacujesz? Jednorazowo, tak, koszt na start, remont, wyposażenie mamy 60 tysięcy. Dostajesz 93 tysiące z tej dotacji, więc zostają 33 tysiące. Remont, wynajem, prąd, woda. Miesięczny wyszedł nam około 10 tysięcy, tak? No to 10 masz razy 6 miesięcy, bo pół roku, no to masz 60 tysięcy. Odjąć te 33 tysiące, które zostaje, masz 27. Czyli takie 27 tysięcy, no liczmy już 30 w zaokrągleniu. To jest taka poduszka finansowa, którą myślę, że będziemy potrzebować. Że ja będę potrzebować z innych źródeł. Więc co o tym myślisz? Nie wiem. To nie jest temat taki też, że trzeba się dużo rozeznać jeszcze. To jeszcze długa droga przed tym, to jeszcze trzeba usiąść, przemyśleć, przeanalizować i w ogóle, a nie będę teraz deklarował się, że chcę czy nie chcę. To nie jest jak, nie wiem, kupnem butów do sklepie, że idę, kupuję, nie podobają mi się, odkładam szafę, kupuję drugie. Nie widzę przyszłości, bo to już jak się w to wejdzie, to już trzeba jednak 2 lata ciągnąć.